W ostatnich czasach dużo zmieniło się w internecie, pojawiły się serwisy streamingowe. Czy ty jako kompozytor filmowy odczuwasz to jako zmianę na lepsze w kontekście piractwa muzycznego, które było przecież do niedawna ogromnym problemem? Jest coś takiego, że jednak my twórcy żyjemy z tego, że po prostu możemy, na przykład kompozytorzy żyją z tego, że ich muzyka jest później eksploatowana i z tego tytułu dostają tantiemy, mniejsze lub większe, ale dostają. Był taki moment, że na przykład nie bardzo było wiadomo, co zrobić z YouTube'em, z takimi rzeczami, ponieważ na przykład mnóstwo ludzi wstawiało do internetu materiały, do których w ogóle praw nie mieli. No i właściwie pół biedy, jeśli jeszcze tak było, ale na dodatek ktoś czasem próbował na tym zarabiać, bo na przykład doklejano jakieś reklamy, które szły później na konto tego, kto wrzucił materiał, więc jak najbardziej jest to problem, który cieszę się, że wygląda na to, że w tym momencie jakoś się rozwiązuje. Jest też rzecz taka, że musimy pamiętać, że kultura jednak się sama nie dotuje, jeżeli nie będziemy o to dbać, bo to nie jest biznesplan najczęściej. Bardzo często twórcy robią coś najpierw, co jest niedochodowe w ogóle, często dokładają swoje własne pieniądze. No i musi przyjść taki moment, że społeczeństwo zaczyna szanować pracę twórców, a przynajmniej bardzo ważne jest zwiększanie tej świadomości, że jednak może po prostu jest warto być fair wobec tych ludzi, którzy coś stworzyli. Przerażało mnie ileś tam lat temu, że po prostu, nie wiem, w akademikach, że wszędzie właściwie każdy, nawet się nie zastanawiając, bez zanokienia mówił, jak jakiś film się pojawił, pytał na przykład, a do czego napisałeś muzykę? A to, no, to gdzieś pewnie, to ja sobie to gdzieś ściągnę, zobaczę. I to w sumie rozumiem, że jeden problem to był taki, że nie do końca było wiadomo, skąd można taki materiał zdobyć, bo czasem tak jest, że filmy mają krótki żywot i później choćby nawet ktoś ich szukał, no to ma problem z odnalezieniem. Mam nadzieję, że dzięki legalnej kulturze to się zmieni, bo rzeczywiście widzę, że to przede wszystkim uświadamia ludziom znaczenie tego, że twórcy jednak pracują na coś, żeby w ogóle mogło istnieć. Jeżeli o tym zapomnimy, to kultura po prostu padnie. Ty jako twórca muzyki filmowej również podejmowałeś próby wydawnicze samodzielne, prawda? To znaczy, próbowałem podejmować takie próby wydawnicze, ale w pewnym momencie stwierdziłem, że trochę czekałem, aż będzie taka możliwość, że będzie można w internecie coś zamieścić w taki sposób właśnie, żeby było to z poszanowaniem praw twórców. Bo na przykład uważam, że absolutnym ewenementem jest to, co się pojawiło na przykład z Apple Store, że twórcy nawet sprzedają za jakieś bardzo małe pieniądze rzeczy, ale wiadomo, że na przykład sprzedają to, nie wiem, w tysiącach egzemplarzy. Jeżeli coś jest dobre, to się po prostu sprzedaje. No może inaczej jest z muzyką samą. Nie można tego porównać do gier czy do jakichś aplikacji, ale bardzo ważne jest uświadomienie społeczeństwu, że to jest pewien problem i że tak w ogóle nie należy zrobić. Marzyłbym, żeby było coś takiego, że ludzie by twierdzili, że nie, słuchajcie, tak nie wypada po prostu. Dlaczego jak się idzie do sklepu, to nawet jak coś jest bardzo tanie, to nie bierze się tego i się za to nie płaci i nie ucieka, tylko właśnie powinno się zrobić odwrotnie. To tak samo powinno być na przykład z utworami muzycznymi. Takie mam jeszcze jedno przemyślenie, że na przykład w kraju takim jak Anglia jest tradycja, wręcz na przykład wielka tradycja chodzenia do teatru, chodzenia na musicale. Każdy prawie na czymś gra. Jest to już w edukacji jakoś zakorzenione. Więc cieszę się, że ten pomysł w ogóle trafia jakby do właśnie do wychowywania ludzi, że tak właśnie należy robić.
U nas jakby, to jest inny problem. Ja marzyłbym, żeby na przykład muzyka była w szkołach w jakiejś takiej formie, żeby po prostu każdy by na czymś grał, może by inaczej ludzie do tego podchodzili. Sam byłem skupiony w tym roku nad pracą, nad dwoma filmami, które mam w konkursie głównym, moja muzyka. Natomiast jeździłem po festiwalach ostatnio filmowych i tak widziałem to logo, legalna kultura i tak przez moment tak nawet się nie do końca zainteresowałem, a później się wgłębiłem, co to tak naprawdę jest i się ucieszyłem bardzo, że po prostu chodzi wręcz o to, żeby pokazać, skąd tak naprawdę można zdobyć te rzeczy legalnie. Czasem one są za bardzo małe pieniądze, ale że naprawdę warto i to jest bardzo, bardzo wspaniała akcja społeczna.